Witam, Studio 5S, serwis sprzętu fotograficznego. Dzisiaj zajmiemy się naprawą obiektywu Nikora 24-72-8 światło. Obiektyw trafił do nas do serwisu z blokującym się pierścieniem zoom. Plus do tego ma luzy na przednim tubusie. Najprawdopodobniej problemy tego obiektywu wywodzą się z uszkodzonych lub wytartych już tulejek przedniego bloku optycznego. Zaraz obiektyw zdemontuję i potwierdzę swoją teorię. Zdemontowałem obiektyw, tak jak to pewnie było widać z timelapsów. Obiektyw był demontowany, ktoś już sobie jakieś tutaj ślady robił. Momencik. Ślady, śruby są takie już podmęczone. Zaraz obiektyw dalej rozbiorę. Zobaczymy, jak wyglądają tuleje przedniego bloku. Śruby się bardzo łatwo dają odkręcać, więc to też już jest oznaka, że był demontowany. Bardzo duże ilości smaru tutaj w wewnętrznym pierścieniu. Tutaj obiektyw bardzo płynnie pracuje, więc oczyścimy te nadwyżki smaru, założymy nowe tulejki. Te przednie blok optyczny będziemy go składać. Wziąłem tulejkę jeszcze z tych, które zostały zdemontowane, bo zacząłem je oglądać. Tutaj możemy zobaczyć dobrze na filmie, jak jest pęknięta. Tak jak powiedziałem, powodem jego niepoprawnego funkcjonowania były uszkodzone, popękane tulejki w bloku zoom. Tulejki właśnie będziemy zakładać teraz nowe, oryginalne i będę zaraz testował obiektyw. Blok zoom już bez problemu pracuje w obiektywie, nie buja się na boki przedni człon. Tak jak w czasie tam pokazałem filmu, pęknięte mamy tulejki, które zostały wymienione na nowe od przedniego bloku. Obiektyw prawidłowo funkcjonuje. Teraz jeszcze zostało nam sprawdzić po demontażu przedniego tego członu, czy prawidłowo jest wyregulowana, nadal jest wyregulowana oś optyczna, tor optyczny tego obiektywu. Jeżeli nie, za pomocą mikroskopu wyregulujemy jeszcze tor optyczny jego. Zapraszam na kolejne filmy, kolejne naprawy. Pozdrawiam, Studio 5S, serwis sprzętu fotograficznego.